Witajcie w Poszukiwaczu, w którym jak zawsze mam dla was trzy filmiki, które podbijają internet. Dzisiaj zobaczymy kosmitów. Pod ostatnim odcinkiem padło kilka zarzutów, że w kontekście sportu narodowego Polaków nie wspomniałem o siatkówce. No i po prostu nie chciałem mówić o oczywistościach, bo w tym sporcie nie mamy się czego wstydzić, możemy być tylko dumni. Za to w piłce nożnej przyszło to, czego się spodziewaliśmy. Santos wyleciał z funkcji trenera, zarabiając tam około 5,3 miliona złotych przez 230 dni pracy. No gratulacje! Kto go zastąpi? No jest kilka kandydatur, ale ta najciekawsza pochodzi z zakładu pogrzebowego AS Bytom. Jest nim Antoni Smykowski, właściciel tego zakładu, który ma wieloletnie doświadczenie w pudrowaniu trupa. Moim zdaniem taka kandydatura jest już pogrzebana, no ale kto wie. No i teraz koniec o sporcie, piłce nożnej, naszej reprezentacji, bo czas wspólnie wbiec do internetu. Przenosimy się do Meksyku, który chyba pozazdrościł Amerykanom dyskusji na temat obcych, dlatego zrobili coś swojego. I w nocy z wtorku na środę, gdy my słodko spaliśmy, w Meksyku pokazano kosmitów. Na spotkaniu w tamtejszym kongresie brali udział politycy, astrolodzy, badacze UFO i dziennikarze. Zorganizował je Jaime Maussan, który w dwóch trumienkach pokazał ciała ufolutków. Wysuszone ciała odkryto w 2017 roku w jaskini w Peru. Mają około 1000 lat i według Jaimego nie stanowią części naszej ziemskiej ewolucji. No hay una evolución posterior. Istotami zajmowali się badacze z Narodowego Uniwersytetu Anatomicznego Meksyku. Są to niewielkie mumie z wydłużonymi czaszkami i mają po trzy palce. Poddano je prześwietleniu rentgenowskim, które wskazały, że jedną z nich ma w sobie jaja. No, niezłe jaja, co nie? I tak jak na wykopie napisał Bombel, kosmita, który władał technologią pozwalającą na międzygwiezdne podróże, zmarł w jaskini, wkładając sobie do tyłka kilka kamieni. Nie wiem, czy jest w co wierzyć, ale jeszcze przedstawię wam kilka faktów. Zacznijmy może od samego spotkania, które odbyło się w meksykańskim kongresie, ale jego ranga odbiegała od tych amerykańskich, gdzie świadkowie składali zeznania pod przysięgą. Tu też była przysięga, ale symboliczna, nie było nic formalnego. Poza tym Jaime Maussan, organizator, ma na koncie kilka fejków. Jednym z nich jest ciało obcego z 2015 roku, odkrytego w Nazca w Peru. No, Jaime mówił, że to ufoludek, a okazało się, że to szczątki dziewczynki. Jak jest tutaj, jeszcze nie wiadomo, ale można się domyślać. Jest masa wątpliwości i teorii, że te mumie zostały stworzone z połączenia szczątków ludzkich i zwierzęcych, jak inne mumie z Nazca. Na przykład nogi powstały z kobiecej, odwróconej kości udowej, a druga z kości piszczelowej. Wydłużona głowa to najprawdopodobniej czaszka lamy albo alpaki. Poza tym, dlaczego ci kosmici wyglądają jak E.T.? A może trzeba się rozglądać i one nadal żyją wśród Meksykan? Mimo tych gigantycznych wątpliwości, pod konferencją w komentarzach można znaleźć praktycznie same pozytywne słowa. Pełne gratulacji i radości, że w końcu świat mógł się dowiedzieć prawdy. Mnie to jakoś nie przekonuje. Ja czekam na nagrania, które zmienią moje myślenie o UFO, bo jak teraz o nich myślę, to widzę tylko to. UFO for... Nie wiem, może stąd te jaja w brzuchu tego kosmity. A wy w którą wersję wierzycie? Nie wstydźcie się, napiszcie w komentarzu. Wracamy na Ziemię. Tu Elon Musk, którego niektórzy nazywają kosmitą. On na pewno chciałby nim być. Doczekał się 11 dziecka, a trzeciego z piosenkarką Grimes. Dziecko ma na imię Tau Technomechanicus. Pozostała dwójka ma na imię i... nawet nie chcę tego czytać. Tu macie je wypisane. Zmieniając szybko temat, już cały polski TikTok wie, że Stretch to świetny materiał. Słuchajcie, Stretch to jest kurczę najlepsza rzecz na świecie, co nie? Możecie sobie na przykład kanapeczkę do szkoły w to opakować, jakąś paczuszkę zapakować, żeby dać kurierowi mniejszą lub większą. Można też normalnie na przykład kawałek blatu sobie tutaj rusztowania owinąć, żeby zabezpieczyć przed pracami budowlanymi. No czy to nie jest niesamowite? Może nie streczem, ale też z plastiku, dokładnie torbami, można się obkleić i pójść na wybieg. Podczas jednego z najpopularniejszych tygodni mody, New York Fashion Week. No i dla nikogo nie będzie to dziwne. No może nie dla ochroniarza. Zareagował, ale po jakim czasie? On też musiał przemyśleć, czy to nie dzieło jakiegoś artysty, czy te worki, proszę państwa, niczego nie symbolizują. Ale popatrzcie na tych ludzi, oni go podziwiają i nagrywają. Dobra, jak się okazało, to był żart w żarcie. Nagrał to youtuber Fred Bayer, który oficjalnie był na pokazie, a gospodarze wiedzieli, że będzie chciał coś odwalić. Po przywitaniu się z Kanye Westem wysłano na niego ochroniarza.
Yo, no way. Który udawał i o wszystkim wiedział. Miał on tylko za zadanie nastraszyć Freda. W ten sposób nabrano media na całym świecie. Ludzie z natury są łatwowierni, a to jeszcze kilkukrotnie się wzmacnia, gdy idziesz na ekskluzywny pokaz mody w Nowym Jorku albo na renomowany międzynarodowy konkurs wina we Francji. Gilbert Echegariat. Czy jakoś tak. 2 miesiące temu nagrodę zgarnęło wino Erika Boschmana, które ten przed konkursem kupił w supermarkecie za 2,5 euro za butelkę. Erik dobrze się do tego przygotował, zmienił nazwę na Chateau Colbier, zmienił etykietę i wystartował w konkursie. Chwilę przed nim oszukał analizy chemiczne, wysyłając inne próbki, ale degustatorzy i tak byli w niebo wzięci. I wino za 11 zł opisali jako nieśmiałe, ale bogate w wiele smaków. Zapach młodych winogron obiecuje przyjemną złożoność. Wino jest bardzo interesujące. I jest tak dobre, że wygrało. Zwycięzca po wszystkim przyznał się do żartu i prosił, aby nie wierzyć we wszystko, co mówią specjaliści i eksperci, bo oni też często się mylą. Jakby ktoś mimo wszystko miał ochotę na odrobinę wina, to zapraszam do miejscowości Anadia w Portugalii, gdzie awaria tamtejszej destylarni Lewira spowodowała zalanie kilku ulic hektolitrami wina. Wypiliśmy za dużo wina, tak tłumaczyła się para, która w samolocie EasyJet postanowiła wyjść do toalety. A pobyt tam trwał tak długo, że musiał to sprawdzić steward. Jak się okazało, para postanowiła 1000 metrów nad ziemią oddać się uniesieniom. To wie, może chcieli trafić do klubu Mile High, czyli osób, które odbyły stosunek na pokładzie samolotu. Tak, jest coś takiego. No, patrząc co tam się dzieje, ty kobieto, lepiej pij z umiarem. Śmieszne, śmieszne, ale będzie też trochę wstydu, bo ten film przeleciał, tak jak ten facet kobietę, szybko cały świat. Linii nie podają, czy para poniesie jakieś konsekwencje. Po wylądowaniu na Ibizie spotkali się z policjantami. Zgodnie z prawem, osobom przyłapanym na zabawie w samolocie grozi 6 miesięcy pozbawienia wolności i grzywna. Za to wiemy, czego nie uniknie znany nam Daniel Cavalcante. Zbiega z poprzedniego odcinka. W zaroślach otoczyło go kilkunastu policjantów, którzy z pomocą psa schwytali go, a później pozowali z nim jak z trofeum. Teraz czeka go odsiadka wcześniejszego wyroku dożywocia i zasądzenie dodatkowych kar za ucieczkę. W Stanach wyroki się sumują i grozi mu dodatkowe kilkaset lat w więzieniu o najostrzejszym rygorze. I pewnie na wolność już nie wyjdzie, a za te kilkaset lat będzie wyglądał tak. To tyle, co dzisiaj przygotowałem. Pełne filmiki w opisie. Będę wdzięczny, jak docenisz to łapką w górę, komentarzem, subskrypcją. No i na tym kanale widzimy się w poniedziałek. Do zobaczenia. Hej!